Jest czwartek, 14 lutego. Święto Cyryla i Metodego oraz wspomnienie świętego Walentego. Jestem kochany. Kiedy Pan wysyłał pierwszych uczniów, aby świadczyli o bliskim Królestwie Bożym, zdawał sobie sprawę, że nie wszyscy będą chcieli ich przyjąć. Co więcej, spotkają się z obojętnością lub nawet wrogością. Dlatego Jezus posyła uczniów po dwóch, by byli dla siebie nawzajem oparciem. Byłem umarły w moich grzechach, żyjąc według sposobu tego świata, według ducha, który działa w synach buntu, postępując według rządz mego ciała. Spełniałem zachcianki myśli zdrożnych, z natury zasłużyłem na gniew, a Bóg przez wielką swą miłość z Chrystusem przywrócił mnie do życia. A Bóg przez wielką swą miłość. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Jezus poleca, by głoszenie rozpoczynać od znaku pokoju. Nie jako wypowiedzenia formuły grzecznościowej, ale przekazania pokoju Bożego, płynącego z serca. Pierwszych chrześcijan rozpoznawano właśnie po tym, że widziano, jak się miłują. Miłość nie zaczyna się od słów, tylko od czynów. Jak ty niesiesz pokój i miłość tym, którzy są obok?
zaproponowany przez Jezusa styl przepowiadania nie odbiegał od ówczesnych praktyk gościnności wobec przybysza. Zakładał ludzką życzliwość i otwartość. Warunkiem głoszenia dobrej nowiny nie jest więc ascetyczny heroizm, ale zdrowy rozsądek i prostota serca, uwzględnienie tego, co niezbędne, oraz zdanie się na nadprzyrodzone natchnienie. Cuda nie mają w sobie nic z magii, ale są owocem wiary uczniów oraz tych, którzy ich przyjmują. Dzisiejszy fragment z Pisma jest zaproszeniem do hojnej odpowiedzi na zaproszenie do głoszenia Ewangelii. Nie ogranicza się tylko do apostołów. Moc słowa oraz cudów jest dana całemu Kościołowi. Ludzkość jest spragniona autentycznych świadków, a tych jest niewielu. Może również do Ciebie Pan kieruje słowo zaproszenia. Jak w swoim życiu możesz pomóc w Bożych żniwach? Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Jezus daje gwarancję, że tak długo jak będziesz Mu wierny, nie zabraknie Ci autentyzmu, bezinteresowności i prostoty. Przeżyj ten dzień w tej perspektywie. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.